Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Konanek, a dzisiaj macie drugi odcinek z Project Cars 2. Jeszcze wrzucę wam trzeci, czyli zapis ze streama za parę dni i tak sobie myślę, że tą serię przeniesiemy na streama, bo nie ma sensu tym zasypywać YouTube'a. No i tak moi drodzy, szukam jakiejś gry na taką seryjkę do mnie, ale to się dowiecie niedługo, co to będzie, bo już mam coś na myśli. W każdym razie zapraszam was bardzo na odcinek. A jak ten tor w ogóle wygląda? Wow. Słyszeliście to? Ten uślizg? Ciężko będzie rozgrzać opony. Przynajmniej szybko. Trochę zmienimy pozycję za kółkiem. Też będę mógł widzieć coś w lusterkach. Dobra. Sądzę, że tak by było w prawdziwym samochodzie. A może nawet trochę mniej. Ale wiecie, nie chcę przegiąć. Kurczę, no. Szybsza reakcja niż w poprzednim wyścigu. Tutaj źle, zmiana biegów poszła. Delikatnie muszę wam mówić, to jest masakra z tymi oponami, jak one są świeżutkie. Ale to chyba już tak czy siak się tego nie zmieni. Oj, za wcześnie hamowane. O wiele za wcześnie hamowane. Nie mogą dogonić przeciwnicy. Także jestem zadowolony. Przynajmniej z tego pierwszego podejścia. O, super. Niestety dwa razy przeciągnąłem biegi za bardzo. Znaczy, poczekałem za bardzo ze zmianą biegów i to się raczej na mnie mści w troszkę gorszym czasie. Ale... kupimy się, będziemy zmieniać szybciej, będzie dorsz. Tutaj trójeczka znowu za mały bieg, mogłem szybciej. Na czwórce to jest takie trochę dziwny jest ten zakręt, bo kiedy się myśli, że już się z niego wyszło, a to on się kontynuuje i niestety jest średnio. Za wcześnie hamowanie. Tu widzieliście nadsterowność, kiedy dajecie gazu i po prostu koła nie kierują, tylko przydło nie leci do przodu właściwie. W sensie lecie przed samochodem, leci do przodu.
także jest dobrze. I idziemy dalej. Odszedłem na jakąś chwilę od przeciwników, że tutaj nie mogę też nic popsuć. Ta trójka niepotrzebnie za słaby bieg, za mały znaczy się. Ale jakby jeszcze mamy prowadzenie, to był taki mały błąd. Zobaczymy teraz tutaj. Dobra, jest git. Jeszcze wbijemy piątkę. Nie zdążymy. Udało się. To jest jaką przewagę. No i moi drodzy, to by było na tyle. Dziękuję wam bardzo i do usłyszenia. Cześć!